Wjeżdża nasz kolejny zawodnik na linię. Kontrola techniczna. No, tutaj jest, jest okej, okay, ale brakuje 20 centymetrów może. Także nie rozpędzaj się za bardzo przed tym tunelem, bo to... O, a za nim już widać ciekawa konstrukcja wjeżdża. A tymczasem nasz zawodnik ruszył i już buchnęła ta woda do góry. Czekamy, jedzie, szybciej, szybciej! Pięknie. Szepnij mu szóstka, jedziemy. Ostatnia seria wciąż ma szansę na pierwsze miejsce po trzecim przejeździe. Kryć, kryć. No, zrobi to. Myślę, że... Szybko do mety. Myślę, że to zrobi. Zabrakło chyba setnych. Zasiadł, tak? Także jeszcze raz wielkie brawa i ruszył. I ruszył. O, widać tutaj doświadczenie. Jest trochę inna metoda niż poprzedni. Bardziej zachowawczo na bajorze, ale zobaczymy, czy to doświadczenie sprawdzi się na pianie. No, bardzo wąsko, proszę. Pięknie. No ale... Wyrwał kłęby tej krowiarskiej ziemi, piana bucha w powietrze, a on sobie nie przeszkadza i jedzie już do naszego zadania zręcznościowego. Przygotowałeś go specjalnie pod nasz rajd, czy przygotowałeś go dla siebie, a rajd jest tylko przypadkiem? Kupiłem go dla siebie, a rajd jest przypadkiem. Jeździsz na co dzień do pracy? Nie, nie. Ale narzeczoną wozisz? Żonę i dzieci. Gratulujemy żonie i dzieciom wspaniałego wyścigowca. Ruszy! Idzie! Pięknie! No dobrze, wciąż szansą na objęcie prowadzenia. Myślę, że jest nieźle, jest naprawdę nieźle. I... Ale czas! Ogromne brawa! Wielkie brawa! Nawigator? Pilot? Dobra, kolejne rondo jest zrobione. Zachodźcie o góra! Dobra, trzymajmy kciuki. Gorące brawa, żeby ten przejazd się... Zakończył jednak pulsację. Wystarczy, że się uchyli i dobrze, mamy tam. A teraz czemu uważaj tam? To może ci skryć. Dzieciaki, pamiętajcie, żeby się trzymać za barierkami. Nie przed barierkami, za barierkami. Przed nie wiesz, teraz tak, żeby pomachać krowiarskiej publiczności. Bo klasa! I ostatnia prosta przed nim. Gorące brawa dla pana Stanisława. Tym razem chyba maszyna, której jeszcze nie była. Mokurowa. 355, tak? Badziak zjechał. Ale to był na razie najbardziej. Ale no właśnie, to o czym mówiłem. Ale bardziej doświadczeni zawodnicy unikają tego, żeby takiej sytuacji uniknąć. Pianie trochę wyniosło, ale o, jak skręcają się te przednie koła Ursusa. Niesamowite. No, wyhamuj przed tym płotem, hamuj. Ale ten zawodnik zdecydował się robić wszystko na największej prędkości.